Państwa, wprawdzie nie jest to K2, ale zdobyliśmy zimą najbardziej niebezpieczny i zatrważający szczyt w Kazimierzu Dolnym. Jest to skarpa przy szkole, którą właśnie oglądamy. Jest też innowacyjny ruch odwadniający. To zimą może służyć jako bobsleje do tor bobslejowy dla, no powiedzmy, dla jakichś sześciolatków. Także tak to wygląda. Są elementy belgijskie, ogrodzenia sprowadzone z Belgii. Mamy koparkę firmy Volvo. No i pracy jeszcze dużo chyba. O, jest narzędzie, które było tutaj 3 miesiące temu. Świadczy o wysokiej kulturze autochtonów. Nie zabrali. Niech sobie to będzie dalej. No i co my tu mamy? No i mamy niezabezpieczoną górę, bo jeżeli to w tej sytuacji ma tak dalej pozostać, no to budzi niepokój. Budzi niepokój. Można by pokusić się o pewne rozwiązania jeszcze. Barierka, jeżeli by była zrobiona, to mogłoby być to element punktu widokowego. Trochę mnie przytyka, bo nie dowierzam. Burmistrz mówi, że praktycznie jest skończona. Co to znaczy praktycznie? Czyli brak dokumentacji jeszcze? Czy praktycznie to te jeszcze na moje oko 5 metrów niezabezpieczonej skarpy? Czy to tak ma być? Zabrakło pieniędzy? Czy zmiana ponowna koncepcji? I czy mają pozwolenie na budowę o zmianie tego zakresu prac? Poza tym wszystko bez zmian. To by było chyba na tyle.